Witam Tobie, ja jestem Zanek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Uzbierałem 250 tysięcy golda, więc zafunduję sobie 10 pakietów z serca koszmarów. Czemu nie? Szkoda tylko, że dzikie karty nie wpadną, bo w tych pakietach za złoto niestety nie ma, no ale co zrobić? Zawsze będzie jakieś 120 kart nowych przynajmniej. Jeśli nie będzie dzikich kart, raczej na 100% nie będzie dzikich kart. Okej. Jest 10 pakietów, to jedziemy z koksem. Nic nowego nie wpadło. Co ja dostałem? Może właśnie, może jakiś nowy hero wpadnie? Co to jest? Swobodny przepływ. Inne zużycie zaklęcia magii wody nie mogą zostać rozproszone wskutek wrogich efektów. A, to pamiętam. To było nawet ciekawe, chociaż specjalnie nie grane. Okej, kolejne cmentarzysko to jest zajebisty budyneczek na nekropolii. Kolejny szurnięty imp, całkiem spoko, latający kurczę stwór dla Inferna. Chociaż ma ten swój wybuch 3, więc jak zginie, to wszystkim stworom zada swoim i przeciwnika zada 3 punkty damage'u, więc zawsze to może być trochę upierdliwe. To jest niezłe, wojownik na wołnicy z szałem i z tą umiejętnością nakładania na siebie w liczników szału za tylu wojowników, ilu znajduje się na polu bitwy, więc naprawdę... Naprawdę, no niezły koksiur i to zwyczajny common. Całkiem niezła karta za 3 surowce, kartę z kurczę z jednym punktem i 6 punktami, 1 punktem ataku i 6 punktami zdrowia. To jest całkiem spoko. Tak samo ten nauczyciel jest kurczę bardzo dobrą kartą. Za 2 surowce dostajemy 3-1-3 stwora, to kurczę blady to jest common, to prawie jak ten, jak pomiotlawy można prawie to porównywać. W sumie podobne staty. Tylko że pomiot kosztuje 1, no i tyle. W sumie pomiot jest epikiem, a to jest common. No tylko tyle, że no, pomiot jest latający, więc można go wszędzie zagrać, niby trochę lepsze. Jeszcze ciekawe, dlaczego czy Goblin Nauczyciel nie jest zwyczajną kartą? Ma staty 3, 1, 3 i kosztuje 2. Ja wiem. No dobra, niech będzie, jest takie coś, to niech będzie, ale common taki, no spoko, niech będzie. Okej, to tyle z tego pakietu. Coś nowego i to ostatnia karta, może będzie hero nowy. Nie będzie hero, ale zatestowałem epika, Strażnik Cesarstwa Lotosu, chociaż szczerze mówiąc jakoś specjalnie za tym kartą nie przypadam, chociaż niezły koksiur za 6 surowców, 6 pionk wymaga staty 4, 3, 8, atak prewencyjny i nie może być targetowany i wszystkie jednostki, które są na polu bitwy muszą jego atakować, zyskują swobodny atak jednostki przeciwnika i muszą w niego naparzać, więc no naprawdę sporo umiejętności posiada ten Strażnik Cesarstwa Lotosu, no ale jakoś tak specjalnie za nim nie przypadam. No jest to... Całkiem niezła karta, karma z nowy uczeń. Fajnie się kombi ze wszystkimi zwierzoludźmi Akademii. Co ja dostałem? Premium. Wsparcie Cesarstwa Lotosu. Wszystkie... Wyszukaj w swojej bibliotece kartę świątyni i weź ją do ręki. Przytasuj bibliotekę. No wiem, czy to takie dobre. Fajna wyszukiwarka kolejna. W sumie szczerze mówiąc wolę chyba transbitewny. Ale to też może być. Coś jeszcze? Dostałem pieska. Może złożę jakiś deck na pieskach, kurczę, z tym. Z tym typkiem z Inferna, jak on się ma, Kalazarem chyba. Nie, to nie Kalazar, to ten inny, kurczę, zapomniałem jak się nazywa, ten Władca Sfory, Boże, jak on się nazywa. Wyleciało mi z głowy, no tak czy siak chyba złożę sobie ten deck. Dalej co mamy, Rekina Obrońcy, całkiem niezły bloker, atak prewencyjny, zero ataku, ale może atakować, nie ma tej niemożliwości do ataku, więc może atakować, jeżeli zagramy koło niego jakiegoś stwora z honorem, zawsze jakiś damage będzie można w nim bić. No i jednostka kosztuje 2 surowce i ma 5 punktów życia, to też jest całkiem przydatne. 5 punktów życia za 2 surowce to się raczej rzadko zdarza. Okej, następny pakiet. Co mi tu wpadło? Grubo! Wódz Pao, kolejny epik, to chyba drugi, mam tylko jedną kartę tego typu. Więc Wódz z Pao, kurczę blade. Może być, 3-3-6. Ma tą kosmiczną umiejętność, jeśli masz siłę na poziomie 10 lub wyższym, Wódz z Pao zyskuje plus 3 do ataku oraz szybki atak, więc no 6 ataku i taki po prostu przykokszony. Pao z niego się robi, że tak powiem, i kosztuje tyle samo za zwyczajne Pao. Pełen wypas po prostu. 4 surowce, jednostka mająca staty 3-3-6, no całkiem spoko, całkiem spoko. Kolejny kurczę blady wojownik na wołnicy dla twierdzy, oddech gnijącego smoka. Nakłada 2 liczniki trucizny na wszystkie stworzenia w wybranym rzędzie. Jest takie sobie, chociaż jak ktoś gra jakieś tych kurczę siewców zarazy, może to sobie rzucić i zawsze będą tańsi. To jest spoko jednostka weterana z Pao. 2-2-6 i wszyscy wojownicy, którzy atakują
jednostki, które nie są wojownikami, dostają plus 1 do ataku, więc w sumie będą zadawać jeden damage więcej, co jest całkiem spoko umiejętność. Często się przydaje, ja gram sobie tych gości w deku Akamasa i to się naprawdę zajebiście sprawdza. Okej, zobaczmy następny pakiet. Znowu piesek, znowu nauczyciel, nowonarodzony wampir. O, i dostałem czwartego niewolnika nienawiści, pełen wypas. Mam trzech tylko, więc czwarty styknie mi do wszystkich kurcze raszów Inferna na bank. Deleb, kurczę, do Xorma i do Damiri. Na bank sobie wrzucę tą kartę czwartą. Coś jeszcze tutaj jest fajnego, sprzeczne rozkazy, to nawet czasami ludzie grają ten tajemny pancerz dający, kurczę, stworzenie odporność na magię i czyniącą z niego, z tego stworzenia, magiczne stworzenie. Całkiem spoko, w sumie to magiczne stworzenie, no, to czasami też się przyda, jeżeli trzeba atakować, ja wiem, jakiegoś bezcielesnego czy coś w tym stylu. Można zrobić z niego, kurczę, magiczne stworzenie i atakować. No to w sumie chyba wszystko, tak mówię, sprzeczne rozkazy, co to jest, upływ czasu. Zaklęcie dla... Zaklęte stworzenie jest unieruchomione i zyskuje ochronę przed utami szczęścia. Donki donki. Może być takie sobie. Ja tutaj liczę po cichu na nowego bohatera. Naprawdę by mi styknął. O, niestety nie ma. Tutaj szkodnik spał, to też niezły koksiur. 6, 5, 8, żadnych umiejętności specjalnych, wymaga 6 piąch. Więc no, tak jak widać, spory koksiur. O, jest to fajne zaklęcie. Błogosławieństwo burzy. Musiałbym mieć tą świetlane, powiedzmy. Dla nekropolii mógłbym fajny deck złożyć z tym błogosławieństwem burzy plus z tymi, kurcze, wampirzymi zabójcami bodajże. To jest świetne na to zaklęcie, na nich rzucić. Zaklęte stworzenie zyskuje chyżość i szarże, a jak wiemy, albo i nie wiemy, kurcze, wampirzy zabójca, gdy zadaje obrażenia, to z automatu zabija stworzenia. Z chyżością i szarżą to może atakować dowolnie, gdzie chce i może atakować dwie jednostki w jednym rzędzie, więc no, obydwie jednostki zginą, więc... Wiecie, rozumiecie, prawda? Niezły koks się z niego zrobi. Co dalej? Dalej jest, kurczę, kapitan Pretorianów. To jest, ja myślę, ten strażnik bojowy to chroni przed wszystkimi atakami, przed atakami dystansowymi, czyli od strzelców, od ataków wręcz i od jednostek latających. Takie sobie. To cztery surowce, żeby miał to, żeby to było 2-2-6, to byłoby spoko, ale to jest 1-2-6. Takie sobie to raczej jest. To jest spoko ten bloker nawet. Nautilus dla świątyni 0-1-5, niezdolność do ataku i gdy Nautilus po raz pierwszy w danej turze otrzymuje obrażenia, są one anulowane, więc całkiem spoko umiejętność. No i krąg 9 leveluje nam bohatera od razu do 5 butelek many i dobieramy kartę, więc całkiem spoko uśmiechnięcie. No parę epików wpadło, pytanie czy dostanę jakiegoś nowego bohatera, kurczę blade. Dostałem kolejnego nadzorca maniaków, to jest spoko karta dla Inferna. Coś jeszcze fajnego? Kusznik Sokoła, taki sobie ten kusznik jest, szczerze mówiąc. Chociaż ma nawet niezłe staty, 2-1-5 za 3 surowce, całkiem spoko nawet. I gdy znajduje się w budynku, zyskuje 2 punkty odwetu. Oraz atak prewencyjny, to całkiem spoko. Kolejny pies, czy też tam wierny ogar jakiś. Koralowa Ohayaku. To jest nawet fajne ponoć. Muszę złożyć jakiś deck chyba na tym, na Ishumie i spróbować je zagrać, plus jakieś kurcze gejzery albo jakieś inne zaklęcia. Zmusić przeciwnika do zagrywania stworów w takim miejscu, żeby po prostu móc zagrać później w następnej turze, czy jeszcze nawet w następnej turze, bo będzie zagrywał stwora, w następnej turze ja zagram sobie na przykład gejzer, jeżeli tak ustawię te jego stwory dzięki tej klientce i można szybko je wykończyć, więc no, może być nawet ciekawe combo. Zobaczymy, jak to się będzie spisywać. Muszę nagrać coś z Ishumy, bo do tej pory nic nie nagrałem. Proszę, kolejny lojalny Rakshasa. Tych Rakshas to mam tona tak naprawdę. Chyba 3 premium i chyba z 5 albo 6 zwyczajnych. To jest chyba 7 albo 6, coś w tym stylu. Kolejny, kurcze blade, nowonarodzony wampir, nadzorca maniaków, kusznik Sokoła, to już przed chwilą mówiłem o tej karcie. W sumie nic specjalnego. Nie! Jest coś nowego, dobra. Boże, Boże, żeby to była ta ziomalka? Jezus Maria, uczennica nekromanty premium, a nawuj mi to. Ja chcę bohatera jakiegoś, goddammit. Nowego hero dla nekropolii chcę. Czy ja coś fajnego tutaj dostałem? Dostałem blokera, rekinobrońca. O, to jest spoko wybuch magmy. Całkiem spoko zaklęcie, takie zastępstwo w standardzie dla Fireballa. No to jest też niezły tydzień starszych ras. Daje wszystkim tym samym
stworzeniom na polu bitwy plus 1 do ataku i plus 1 odwetu, więc całkiem spoko. Reszta to chyba same krapiszcze, tak szczerze mówiąc. Raczej niegrywalne. Zobaczmy dalej, co dostałem. No to jest spoko, moc plemienia. To jest nawet niezłe. Spore ma wymagania, ale jest tanie. Kosztuje 2 surowce, wymaga 6 pionk, 2 punkty przeznaczenia wymaga. Trwa do następnej tury, wybrania stworzenie zyskuje plus 3 do ataku. To jest fajny deck, można nawet na Akamasie próbować złożyć. Przecież ja gram Akamasa 4-2, 4-1-3 bodajże, ale może wrzucę to, tak żeby przetestować. Coś tu fajnego jeszcze jest, kolejny ogar, kolejny kurczę blady treser wilków, to jest nawet spoko jednostka za jeden surowiec. Nowonarodzony wampir, to może być, jako początkowa jednostka, spoko. No nic, to ostatni pakiet i nic nowego nie ma, oznacza to tylko jedno, że nie dostałem goddamit żadnego bohatera. O, szkoda. Dostałem za to Zephyr Jabala, jak wiadomo to jest taki koszykarz amerykański, pochodzący z Jamajki. Coś jeszcze fajnego tutaj dostałem? To jest jakaś kurczę rzadka karta. Pomszczenie poległych. Ilekroć sojusznicze stworzenie ginie od obrażeń odniesionych w walce, zadaje oddziałowi, które je powaliło, po jednym punkcie obrażeń na każde ludzkie stworzenie, jakie kontrolujesz. Nawet spoko, jak to działa? To jest trwa do następnej, do twojej następnej tury, no, czyli długotrwałe. A wiem, szczerze mówiąc nie widziałem to jeszcze w żadnym deku tego i szczerze mówiąc pewnie nie zobaczę, bo to jest taki sobie raczej. Co tu jeszcze jest ciekawego? Coś ciekawego to jeszcze wpadło? Dodge Kabuki. Co to robi? To jest budynek. Ilekroć stworzenie w Dodge Kabuki ginie, wtasuj je do biblioteki jego właściciela i dobierz kartę. Nawet grube, szczerze mówiąc. Chociaż szczerze mówiąc wolę te dodge dające honor, ale to jest całkiem, to jest niegłupie nawet. Wtasować do biblioteki i dobrać kartę? Niezłe. Niezłe, niezłe. Co daje to ziomalka? Dowodzenie 1. Ha, czyli zwiększa siłę, niewrażliwość na odwet i 0 ataku. Ciekawe staty. Można coś kombinować z tymi statami, żeby ją później może jakoś zbufować. 3 punkty życia za jeden surowiec. Nawet ciekawe. A wiem, może coś pokminić z tą ziomalką. Szkodnik spał, szczerze mówiąc chyba nikt tego nie gra. Tak naprawdę, chociaż niezły z niego koks. 6-5-8 staty, 0 umiejętności. Wymaga 6 pionk, kosztuje 6 surowców. No, ale tak jak widać, raczej chyba specjalnie grany nie jest. No nic, to by było tyle, kurczę blade. Żaden bohater mi nie wpadł. Mam 78 dzikich kart. Tak się zastanawiałem, kurczę, że jak zrobię ten unboxing i nie wpadnie mi żaden bohater, czy sobie kupić tą ziomalkę pod tytułem Sveltana, Jezus Maria, jak to czytać? Sveltana, hierofantka pajęczej królowej, ale jazda. A ile ta hierofantka kosztuje? 21 dzikich kart, oh my god, are you serious? Po prostu. Tona epików mi się wysypała, no powiedzmy, może nie tona, ale parę. Szkoda, że nie dostałem tego ziomka Akademii. Tego kurczę Gina Władcę Chmur, on jest naprawdę zajebisty. Mam tylko jednego. Kupić ją sobie, czy nie kupić? To mnie korci, kurczę blade, ten deck na tych wampirzych zabójcach i to w sumie jej umiejętności są bardzo dobre. Do tego jeszcze jakieś cmentarzyska i można po prostu tą ziomalką, tak mi się wydaje, szaleć i to grubo. 21 dzikich kart, no trochę sporo, mam ich 78. W sumie już niewiele ich zostanie. Żeby coś tam później jeszcze kupować, ale szczerze mówiąc tak naprawdę niczego nie potrzebuję na tą chwilę. Wszystkie epiki, które chciałem, to już sobie kupiłem. Ej, zastanowię się, może sobie kupię i coś ponagrywam ze Sveltany. Czy też Svetlana, niech będzie Svetlana. Już się tak po prostu utarło, że to jest Svetlana. Dobra, dzięki wielkie YouTube i do zobaczenia w kolejnych unboxingach. Na razie, hej!